Hej, witam was serdecznie, z tej strony Przemko z kanału Team Games. Zapraszam was na kolejny odcinek Farminga 19. Tym razem na razie to jest jeszcze odcinek też bezseriowy, z patcha. Z tym, że w tej chwili gram na starej, na tej normalnej wersji gry. Dzięki temu, że mamy patcha dostępnego na beta, ja sobie przerobiłem tą gospodarkę, którą wam pokazywałem ostatnio, jak ją tam przerabiałem. A po powrocie, gdy wróciłem na Steamie z patcha bety z powrotem na normalną wersję gry, nic co zrobiłem nie zniknęło, wszystko zostało. Ja wam teraz pokażę tutaj te gospodarstwa, jak to wygląda, już te płoty tu porobiłem. Tylko ja sobie może wejdę na tutaj i sobie wezmę latanie, żebym wam lepiej pokazał. I zniknę chudy. Sąsiad wiercił chyba półkę mi tutaj. Akurat zaczął wieszać teraz. Czekajcie, latanie. Dobra. Te płotki tutaj porobiłem dookoła. Psa żeśmy zakupili, bo tu z Tomkiem gramy. Jak widzicie, maszyny już są. Przy drzewkach w ten sposób to wygląda. Wszystko tu powykańczałem. Płoty są dookoła. Maszyny już stoją. Porobione jest w ten sposób. Tamte pola też zostały zlikwidowane. Tutaj żeśmy rozstawili jeszcze takie biny fajne, żeby to fajnie wyglądało. Tutaj doszła wiata. Oczywiście do sprzętu dla czyszczenia u świnek i u koni. Tutaj są konie. Tam już beczka stoi przygotowana. Tu będą świnki, to też wam pokazywałem. Oczywiście tutaj wybetonowana jest miejsce pod obornik. No i pokażę wam teraz to. Tutaj stoją biny. To też będzie ogrodzone, ale na razie to wiadomo. To jest strasznie czasochłonne. Też doszły cały ten plac. Zobaczcie, kurczę, ja to się może jeszcze trochę podniosę. Cały ten plac też tutaj wyrównałem. Ten teren troszeczkę porównałem, żeby nie było jakichś górek i żeby jakieś tam dziwne skarpy nie wyszły. I ładnie, ładnie plac jest zrobiony. I oczywiście są dostawione drzewa, zostały. Przy drzewach też tak o, pokażę wam, jak to wygląda. Liście leżą. Wszystko pozostawało. Tu mamy oczywiście garaże na kombajny, bo to na tej serii to jest oczywiście już wrzucony safe na dedyka i ja gram na dedyku, więc to też działa, jak się wróci na dedyka. Tu mamy takie wiaty. Uspawałem sobie fajnie taką potrójną wiatę. Jest taka modyfikacja, która zabiera kolizję i możemy sobie stawiać w ten sposób, więc jedno na drugie najechałem, sobie postawiłem. Tutaj też wiatki. A tu miałem jeszcze zmienić, kurde, patrzcie, zapomniałem o tym. Tu pozmieniałem, a tam zostało. Muszę zrobić, żeby te płytki tu były. I w ten sposób to wygląda. I pobiegnę jeszcze teraz w drugie miejsce. Tutaj już belki są. Pobiegniemy sobie, jak się opuszczę, pobiegnę szybciej. Jest gospodarka, którą używał Tomek. Tu jest, kurczę, trigger z wody ze starej mapy, ten co robił mapę nie usunął. To jest gospodarka, na której grał Tomek i myśmy ją też przerobili. Czyli ją przerobiłem sobie tutaj. Tak to wygląda. Ja się opuszczę. Pokażę wam to z lotu drona. Są dwie te wielkie pastwiska dla krów. Oczywiście tam woda. Wiaty, silosy na kiszonkę pod dachem. No i mamy tutaj silos na inne rzeczy. No tam łąki zostały. Także tutaj troszeczkę przerabiałem. Dobra, ja się opuszczę, teraz pokażę wam to na dole. Tutaj w ten sposób to wszystko jest porobione. Tu w ten sposób porobiłem, żeby to jakoś tak lepiej wyglądało. Tutaj jest trochę takiego piaskowatego. Tutaj nie dawałem mokrej wody przy. Tu oczywiście dla podobornik wybetonowałem, żeby nie było ziemi, tylko beton. Kurczę, denerwuje ten dźwięk wody, ale nic na to nie poradzimy. Tutaj jest ten zbiornik na wodę, który jest wysypany żwirem dookoła. I tutaj też żwirek. O, jest Tomek właśnie. Witam. Właśnie Tomek, biłeś na prezentację gospodarki.
Aha, a to jest dzień dobry. No, no. No i tak wyglądają silosy na kiszonkę. Tutaj są w ten sposób, to jest Tomka pomysł, żeby zrobić je pod dachem. W środku jest, są płyty betonowe. No i maszyny już zakupujemy. I tak, tutaj była taka ścieżka z tego betonu do tej drogi, to zamieniliśmy to na żwir. No i tutaj, bo i tak żeśmy sobie w tamtej serii korzystali z tego przejazdu, więc zrobiliśmy tutaj drogę. Ja tu już drzewa wyciąłem, usunąłem karpy i zostały tylko drzewa do obrobienia, do wywiezienia. I niestety problem polega na tym, że kurczę, to nie da się dalej dojechać. Tutaj jest ten kawałek, należy do drogi i tego się nie da kupić. I została taka trawa, później będę kombinował jeszcze coś z tym zrobić. Także to chyba będzie tyle, jeśli chodzi o naszą gospodarkę. Tu kombajn, kurna, który jest jeszcze bawełna, a tam rośnie, więc to będziemy obsiewać. Tutaj włożona była trawa, trochę sprasowane. Burek stoi przy bramie oczywiście. Te bramy tutaj działają. Proszę bardzo. Można bramę zamknąć, tutaj można, o, proszę bardzo, furtką wejść, tu uwaga, groźny pies, to są taki groźny jak i ja. Dajmy mu tu jeść, niech sobie, może przyjdzie. Tam uwaga, bo będzie, przyjdzie, będzie łączenie. No i... No i to wszystko. To wszystko będzie w tym odcinku. Do zobaczenia, pozdrawiamy, cześć. Cześć.